Nagonka na Roberta Lewandowskiego przypomina mi trochę nagonkę na Bogusia Lindę, który po jednym nieudanym filmie został tak sponiewierany w mediach, że przez 3 lata odmawiał pracy przed kamerą. To dobrze dla polskiej kinematografii, że wielki aktor nie gra? To znaczy o to nam chodzi? Czy w tej chwili ta nagonka na Roberta to ma służyć czemu? Żeby nie zagrał, tak? Niech go na Wałka nie wystawi, będzie lepiej. To sobie to wyobraźcie, czy to będzie lepiej. Wyobraźcie sobie, że on czyta, bo on czyta internet, widać, że on zasuwa na smartfonie i przegląda różne wiadomości. Wyobraźcie sobie, że on czyta o tym, że jest beznadziejny i psuje wyniki i właściwie to po co się go wzięło i pewnie myśli tylko o kasie i tak dalej. Ja bym tego nie zniósł, mówiąc krótko. Bo przecież chodzi w sporcie o to, żeby wyszedł i wygrał z drużyną, żeby podał komuś, kto strzeli, żeby ściągnął na siebie obrońców i zrobi się luka i wtedy Milik czy Błaszczykowski wejdą i strzelą bramkę. Mało tego, wchodzi ostro w zwarcia z różnymi przeciwnikami, oni go tną, łamią mu niemal nogi. On cierpi, ale jednocześnie wie, że a nuż za taki fał przeciwnik dostanie żółtą czy czerwoną kartkę, to będzie znowuż dla drużyny preferencja jakaś. On gra wspaniale dla drużyny. I mówienie, że on, dlaczego on nie strzela? Niepojęte dla mnie. Dla mnie niech on nie strzeli, niech drużyna zdobędzie mistrzostwo Europy, świata i w ogóle kosmosu. On nie musi strzelić. On pierwszy i tak podniesie puchar. A można to wszystko załatwić żartem. Nie złośliwością, nie uszczypliwością, że jest skończony, przepłacony i tak dalej. Fajny dowcip trafiłem, moim zdaniem pogodny, który rozładowywał atmosferę. Oto po jakimś meczu zwycięskim polska kadra spotyka się na imprezie, balują, piją, wszyscy są, nie ma Milika. Nagle pukanie do drzwi, otwierają, stoi Milik, mówi: sorry chłopaki, nie mogłem trafić. Ale to jest pogodne, to jest pogodne, to nie jest niszczące. Więc mówiąc krótko, ja trzymam za nich kciuki. Jak Robert strzeli, oczywiście sam strzelę, byłem w sufit i wyskoczę do góry. Jak Robert nie strzeli, a strzeli Błaszczykowski, wyskoczę tak samo. Niech Polska wygra, niech zajdzie najwyżej jak się da i niech przywiezie ten puchar. Niech przywiezie ten puchar. To jest nasz cel. Robert, trzymam za ciebie kciuki i ci dziękuję za fantastyczną grę.